Witajcie kochani bardzo serdecznie, z tej strony Agata Andry z bloga KatalogTortofBlogspot.com. W tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać najsmaczniejszy moim zdaniem tort truskawkowy. Do jego wykonania będziecie potrzebować biszkopt. Możecie go zrobić według mojego przepisu. Link do tego filmu pokazuje się właśnie na ekranie. Biszkopt możecie zrobić w zależności jaką potrzebę macie, jaką imprezę robicie. 15, 20, 24, 26 cm. Ja w tym filmiku będę Wam pokazywała i omawiała proporcje na tort z biszkoptem o średnicy 21 cm. Jest to taki tort, z którego możecie wykroić około 15 kawałków ciasta. Biszkopt przygotowany dzień wcześniej kroimy na 3 blaty. Tort dobrze jest przekładać w ramce od tortownicy, takiej silikonowej albo w metalowym rancie, takim, który ma z boku klamerkę, żeby go można było odpiąć. Wówczas mamy pewność, że nasz tort będzie równy. I ten myk możemy zastosować również w przypadku innych tortów, prawda? Ponieważ jest to taka uniwersalna metoda właśnie na to, jak przekładać biszkopt, tort, żeby był właśnie równiutki. Następnie biszkopt nasączamy bardzo słabą kawą rozpuszczalną z łyżeczką cukru. Dalej cienko przesmarowujemy łyżką silikonową, na przykład dżemem truskawkowym, marmeladą albo powidłami truskawkowymi. Możecie również zrobić frużolinę truskawkową, jeżeli lubicie. Następnie będziemy potrzebować śmietanę. Ubijamy ją mikserem i będziemy potrzebować około 400 ml śmietany kremówki 30% na przełożenie i tyle samo na ozdobienie tortu. Jeżeli chodzi o proporcje dodatków, to dodajemy cukier puder w proporcji 1 łyżeczka na 200 ml śmietany oraz fiksy do śmietany w proporcji 1 fiks na 200 ml śmietany. Fiksy są nam potrzebne, aby zachować odpowiednią konsystencję, szczególnie latem, kiedy jest ciepło. Do śmietany na przełożenie dodajemy potarte na tarce wiórki gorzkiej czekolady. Wówczas jest smaczniejszy ten torcik. Dalej dodajemy pokrojone truskawki i tak samo robimy w przypadku drugiego przełożenia. Gdy ściągniemy rant, wyrównujemy tort bitą śmietaną. Przed zdobieniem możemy go schłodzić, ale nie jest to konieczne. Worek cukierniczy napełniamy bitą śmietaną, która musi być dobrze schłodzona i zdobimy tort w rozetki. Używamy do tego tej oto końcówki, którą widzicie na ekranie. Jest to tak zwana gwiazda półzamknięta. U góry torcik zdobimy połówkami truskawek, które uprzednio należy zamoczyć w tężejącej galaretce truskawkowej. Tę galaretkę rozpuszczamy w proporcji 1 galaretka na 250 ml gorącej wody i odpowiednio studzimy tak, żeby zaczęło tężeć. Jest to konieczne dlatego, żeby truskawki, a szczególnie te połówki truskawek, nie puściły nam soku. Bo wówczas byśmy mieli taką pacię, a nie tort, prawda? Całość możemy zaciągnąć tą tężejącą galaretką, która nam zostanie, żeby był jeszcze ciekawszy efekt. Nasz torcik należy dobrze schłodzić i podawać bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. I to by było na tyle, moi kochani. Jeżeli podoba się Wam mój przepis i pragniecie takich filmików więcej widzieć na moim blogu, proszę zostawcie po sobie jakiś ślad. Polubcie, skomentujcie, udostępnijcie ten filmik. Możecie ten przepis oraz mój kanał zasubskrybować i być ze mną w stałym kontakcie. Pamiętajcie też, że żadne ciasto ani tort nie będzie udany, jeżeli nie włożycie serca w jego wykonanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!